czyż nie napełnimy Judei cudami, czyż nie wskrzesimy martwych jednym słowem, czyż nie męczamy wszystkich chorób i słabości? Czymże za to wszystko nie odpłaciliście? O wszystkim, żeście za to mieli, za uleczenie odbyli nie ranami, za wskrzeszoną skazaniem na śmierć, łaskawcy przywozili do krzyża jak złodzieje, dawcy prawa mieli za nieprawdę, osądzili króla wszystkich. Panie, wielce cierpliwy, chwała Tobie.
uważni, a rozmawiał z nimi rzeczy twarz po twarz, jak się rozmawia z przyjacielem swoim. Potem wracał moje rzeczy do obozu, sługa zaś jego Jozue, syn Nuna. Młodzieniec nie oddawał się z wnętrza namiotu. Mojżesz rzekł do Pana, bo okazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mnie, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie, znam cię bardziej od innych i masz już łaskę. Jeśli znalazłem łaskę przed tobą, daj mi pozbawić cię samego, a postaw ciebie. A to więc znajdę łaskę przed tobą, i niech uznają, że ten naród jest ludem twoim. Pan powiedział, jeśli ja pójdę przed tobą, czy to cię zadowoli? Mojżesz rzekł do niego, jeśli nie pójdziesz sam, to raczej.